Panie komendancie, dowódca uroczystości podkomisarz Duszak melduje gotowość do uroczystego zakończenia finału 21. edycji ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji w turnieju par patrolowych Patron Roku. Panie i panowie oficerowie, praktycznie turniej przechodzi do historii. Za moment rozdamy nagrody. Nagrody, mam nadzieję, zacne. Puchary ufundowane przez prezydenta LP, Puchar Przechodni, i przez komendanta głównego policji. To są najważniejsze dwa puchary, które państwo otrzymacie za zajęcie najlepszych miejsc podczas tego turnieju. Turniej, w moim przekonaniu, ale też i z wielu ust słyszałem, że przez nową formułę trochę jest bardziej atrakcyjny. Wiem, że też i troszeczkę było kontrowersji, szczególnie przy ostatnim jego elemencie, ale mam nadzieję, że w sumie wszyscy z państwa jesteście zadowoleni. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom, ale gratuluję wszystkim państwu, naprawdę zaprezentowaliście bardzo wysoki poziom. Szczególnie gratuluję tym, którzy mimo odniesionych kontuzji, po pierwsze podjęli się tego, żeby uczestniczyć dalej w tym konkursie, a po drugie, to co dzisiaj było widoczne, na samym początku, po odniesionych kontuzjach, na samym początku toru, dobiegli do końca i jeszcze uzyskali do tego bardzo dobre rezultaty. Bardzo gratuluję tego hartu ducha, gratuluję tego, że naprawdę panowie dawaliście z siebie wszystko. Mam nadzieję, że te kontuzje szybko uda wam się wyleczyć, że abstrahuję od tego, że no, to też są jakieś dodatkowe pieniądze, więc ale to taki skutek uboczny, na pewno żeście tego nie chcieli zrobić, ale mówię, hart ducha był ogromny. Sam to widziałem, kiedy jeden z was po odniesionej kontuzji dobiegł do samego końca, a kontuzja była na początku toru chyba dosyć morderczego, bo też widziałem, że co po niektórzy przez dłuższy okres czasu na trawie odpoczywali. Zanim pan inspektor Jacek Gil, komendant Szkoły Policji w Słupsku, oficjalnie zakończy finał 21. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku, pozwólcie proszę, że najserdeczniej, najpiękniej jak tylko potrafię, podziękuję sędziom i ekspertom, czyli osobom, które w przeciągu ostatnich 3 dni bezpośrednio mi podlegały. Wasze zaangażowanie, sumienność pozwoliły na to, że wszystkie wyniki przybrały cechy obiektywizmu. Chcę jednak państwa zapewnić, że ta praca to nie tylko praca ostatnich 3 dni, ale ostatnich kilku tygodni, po to, aby główne cele tego turnieju zostały w 100% osiągnięte. Drodzy sędziowie, drodzy eksperci, bardzo wam dziękuję. Komunikat końcowy finału 21. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowy Patrol Roku. Klasyfikacja dla poszczególnych konkurencji. Puchar za zajęcie 1. miejsca w konkurencji strzelanie sytuacyjne finału 21. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku, zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w składzie sierżant sztabowy Marcin Maciejec, sierżant Kamil Kowalski. Puchar za zajęcie 1. miejsca w konkurencji stosowanie technik obezwładniania osób finału 21. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w składzie sierżant Mateusz Wójcik, starszy posterunkowy Sebastian Smotek.
Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Sprawdzian Wiedzy Zawodowej. Zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w składzie. Sierżant Marcin Dziadczyk, sierżant Adam Nawrot. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Przeprowadzanie interwencji policyjnych i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej zdobywa patrol z Komendy Stołecznej Policji w składzie starszy sierżant Janusz Czajkowski, starszy posterunkowy Marcin Załuba. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Pokonywanie policyjnego toru przeszkód finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie sierżant Tomasz Cybulski, starszy posterunkowy Piotr Kozłowski. Trzecie miejsce i Puchar Dyrektora Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zdobywa drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w składzie sierżant Mateusz Wójcik, starszy posterunkowy Sebastian Snopek, sierżant Grzegorz Rydz, starszy posterunkowy Karol Przygocki. Puchar Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji zdobywa reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie sierżant Tomasz Cybulski, starszy posterunkowy Piotr Kozłowski, starszy sierżant Krzysztof Kolator, starszy posterunkowy Krzysztof Pruszkowski. Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Parpatrolowy Patrol Roku zdobywa reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w składzie. Sierżant Michał Kanclerz, sierżant Paweł Olejarz, sierżant Paweł Przytuła, sierżant Paweł Gus. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Parpatrolowy Patrol Roku zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w składzie sierżant Mateusz Wójcik, starszy posterunkowy Sebastian Snowek. Thank you.
Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku, zdobywa reprezentację z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w składzie. Starszy sierżant Michał Kanclerz, sierżant Paweł Olejarz. Puchar Przewodni Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 21. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku, zdobywają sierżant Tomasz Cybulski i starszy posterunkowy Piotr Kozłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Każdy dzień Waszej służby niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Każda interwencja jest nieprzewidywalna, ale każdego dnia macie możliwość bycia blisko ludzkich problemów. Wasza obecność na ulicach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje od Was skutecznych i profesjonalnych działań. Aby sprostać tym oczekiwaniom, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu policjanta. Turniej par patrolowych jest sprawdzianem tego przygotowania. Rozegrane konkurencje potwierdziły Wasz profesjonalizm, posiadanie szerokich umiejętności, wiedzy, a także wysokiej sprawności fizycznej. Wielu z Was, pomimo doznanych kontuzji, do końca też uczestniczyło w tej rywalizacji. To postawy godne naszatowania. Osiągnięte przez Was wyniki dają gwarancję właściwego wykonania zadań służbowych na rzecz obywateli i dbania o pozytywny wizerunek Policji. Tak sprawny przebieg turnieju nie byłby możliwy bez właściwej organizacji i pracy sędziów. Na ręce pana komendanta Szkoły Policji w Słupsku składam słowa podziękowania dla wszystkich osób, które w sposób profesjonalny przygotowały i przeprowadziły tegoroczne zawody. Przy tej okazji chciałbym również pogratulować przełożonym naszych finalistów. Jednocześnie dziękuję Wam za wspieranie tej formy doskonalenia zawodowego. Szanowni finaliści, wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia kolejnych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przed Wami jeszcze jedna konkurencja, w mojej ocenie najtrudniejsza – służba społeczeństwu. Służba społeczeństwu to przywilej i obowiązek. Życzę Wam powodzenia w toku tej służby. Dziękuję.